I teraz kolejny odcinek, który gramy w Yalop. Słuchajcie, gra się dziwnie nagrywa. Nie mogę nagrywać jej w ogóle w Full HD 60 klatkach. Nie, nawet 40 klatek nie przychodzi, a 30 idzie tak w miarę i gra chodzi nawet na 60 klatkach. Słuchajcie, wyszedł update tak szybko, bo wam mówię, że są dodane już Węgry. Jest duży update, był 100 mega update. Ja tutaj już wszystko wiem. Tutaj widzicie na przykład, że nie możemy używać teraz tyłu, bo jest, no jest jakoś pokazane to, że coś tam nie działa. Tu się chyba nic nie zmieniło za bardzo. Nie, tu się nic nie zmieniło. Słuchajcie, zmieniła się cała tutaj mechanika gry. Gra działa w tym momencie w DirectX 11 i trochę lepiej wygląda, mam nadzieję. Chodzi, no chyba trochę lepiej, ale nie jestem pewien, bo nie mogę w ogóle nagrywać w tej wyższej jakości. Mam nadzieję, że w miastach będzie lepiej. No i te 30 FPS będzie musiało wam wystarczyć. No ale jest Full HD, więc mam nadzieję, że tutaj mi darujecie to. Taką jakość. No zobaczymy, jak to będzie. Tutaj odpalam szybko. Wiem, słuchajcie. Dzisiaj miała być, kurde, moja przerwa. No nie, nie pogadałem z nim. Miałem zrobić sobie 4-dniową przerwę od nagrywania, chociaż w ogóle była teraz też weekendowa taka przerwa duża. Ty ziomek. Zaciął się. Zaciął się, prawda? Zaraz zobaczymy, czy jak wybiorę jakąś drogę, to on się tu pojawi czy coś. Weźmiemy sobie byle jaką. Stacja i deszcz? No może. Znaczy bez deszczu, Boże. Pojawisz się obok mnie? Kurde, nie pojawił się. Zaciął mi się, wujek nam się zaciął. Będziesz grę zrestartować, tak? Dobra, to 5 minut, restart. Słuchajcie. Strasznie się cieszę, że ten update wyszedł, ale kurde, miałem mieć moment, w którym będą gości u mnie w domu. Miałem je nagrywać, więc nagrałem Stellaris sobie do niedzieli. Już do soboty odcinki zuploadowałem wszystkie, żeby były. Ziomek, mogę teraz z tobą porozmawiać? Ty no, nie działa. Dobra, może z niego pojedziemy, a to będą jaja. Uuu! Dobra, odkryłem małego cheata. No trudno. Słuchajcie, już cheata odkryłem, ale i jaja. Dobra. Jedziemy tutaj, wybieramy drogę szybko, jakąś taką szybką może, o jeny, no dobra. Nie wiem, jak te drogi, czy one w ogóle jakieś znaczenie większe mają. No musimy znowu dojechać oczywiście tam, gdzie zawsze. Więc kurde, jak się nie uda, to będzie lipa, bo mam godzinę, żeby to nagrać. Nie wierzę, że bez niego jedziemy. Właśnie, licznik prędkości jest tutaj. Koleś dodał do gry. Strasznie dużo rzeczy dodał. Może radio odpalę, będzie przyjaźniej. Bo dodawał naprawdę dużo rzeczy. Tutaj z tyłu to widzicie to. Faktycznie gra lepiej chodzi. Trzyma 75 klatek, zawsze było troszkę mniej. W ogóle, że wiecie, 75 osiąga, bo zawsze to był log do 60. A teraz się do mojego odświeżania monitora synchronizują. Mam nadzieję, że nie spieprzymy tej akcji. I uda mi się w miarę szybko dojechać do tych miast. Słuchajcie, no są Węgry. Jest system w ogóle gry zmieniony. DirectX 11 można odpalić. Można grę też na OpenGL-u, ale no, ja odpaliłem DirectX 11, że zobaczcie, kto chodzi. No i chyba lepiej chodzi. Tak mi się wydaje. Co dalej, co dalej? No właśnie, kurde, mam godzinę. Cieszę się, że mam tą godzinę, bo mogła być taka sytuacja, że miałbym jeszcze tak około 15 minut. Mam teraz godzinę, nawet półtorej godziny. Tak jak, a nawet kurde 2 godziny, jeżeli coś się tam złego stanie moim gościom, którzy jadą. Bo jeszcze daleko są dość ode mnie. Taki ziomek jechał samochodem chyba, no jadą sobie. Ło! A zwróciłem, no ciekawe. No szkoda, że bez wujka jedziemy, trochę smutno będzie. Wujek! Nie ma wujka. To tak samo się obraca, tak, no zobaczymy, jak to będzie. Z nim wygramy, no jestem ciekaw, czy tej. Aha, dobra. Czy naprawdę dużo tej twórca dodał? Widzę, że nie renderują się. Nie renderują się, ładnie. Czytam, że się jakieś elementy tej karoserii, tego kolesia nie renderują. Też mnie martwi, co z samochodem, bo on strasznie szybko się psuł. A ponoć miał to jakoś usprawnić kolej, żeby to jakoś inaczej działało, albo się inaczej psuło. Wolniej psuło. Może ja podgłoszę wam tą grę trochę, tak? Nie wiem. Żeby to radio było jakkolwiek słyszalne. O, jest, muzyka się zmieniła. No dobra, majne lajka będzie grała w tle. Kurde, te kilometry lecą i lecą. Chyba, że to metry. Nie no, kilometry, no, jak wuj.
Okej, okay. Tą trasę jeszcze pamiętam. Jak tak płynnie ta gra chodzi? Sorry, że 30 klatek macie, ale więcej nie da się w tej grze. Nie wiem czemu, jak przychwytuję te 70, to już zaczyna zacinać paczka. Do otwarcia łomem. Nie, to chyba nie jest na łom. Dobra, muszę lężne zaciągnąć. Wydaje mi się, że to nie jest na łom. Faktycznie ta gra lepiej chodzi, wow. No nie jest na łom, może być jedna butelka tak po prostu. Czuję się zawiedziony. Tak się może zdarzyć? Tam jeszcze jedna jest. To jest już chyba pudło jakieś. Takie, boże, pudło, skrzynka. Której nie można. Tak, to jest skrzynka. No to jej nie bierzemy, to nie ma miejsca. Dobra, no muzyka leci bardzo miła. Majne lajka. Bardzo się cieszę z tego powodu. Czekam, aż taki youtuber jak Bungo się nazywa będzie grał w tą grę na streamie i jego reakcję zobaczę, bo on to jest chyba jedyny youtuber, no jeszcze są Shibo może, który interesuje się tą grą, chociaż Bungo bardziej. Bungo jest streamerem bardziej trochę, no ale niech będzie. Zdając, że się nie zauważył w ogóle tego filmu, ja to sobie nagrywam tak, wiecie, luźno. I raczej nie ma szans, że ktoś z, nie wiem, że on zauważy ten film. O, że także jakiś komentarz mi puści, że na przykład ole, fajny update, muszę sprawdzić na swoim streamie go. No jakbym był bardziej znanym youtuberem, pewnie tak by zrobił, ale no nie jestem bardziej znanym youtuberem. Więc tak tutaj to wypada. Okej, okay, no to tak samo wygląda. Tak mi się wydaje, że były takie kominy. Nie, no znowu pudło takie gówniane. Znaczy skrzynka, boże, bo jest pudło i skrzynka. Nie wiem, czy nie zacicha ta muzyka, ale chyba jest dobrze, bo ja trochę dzisiaj mówię, bo jakoś tak, no... Nie byłem przygotowany do tego nagrywania, ale się postaram jakoś lepiej, jestem wypoczęty, bo wiadomo, są wakacje. Majne lajka. Majnen chyba to jest, nie? Lajka. To już by koleś mi mówił, że za szybko jadę, dlaczego go nie ma? Zniknął. A mogę tego? Patrzcie, mogę? Kurde, blisko byłem. No. Aż kurde, nie to chciałem. Chciałem zobaczyć, czy mogę jego szyby od tego otworzyć. To będzie jakiś samochód, to będzie samochód, to będzie stał samochód i będę miał części darmowe. Zajadę do stacji oczywiście, tam sobie dowalę tego paliwa. Na maksa, halo. Nie ma. Zawsze samochód stał. Ale smutek. Ja lubię tam stację, bo ona jest taka prosta dość. Po prostu wjeżdżasz, tak? Stacje też się ponoć różnią jakoś, nie wiem, coś tam Ej, wjechała mi się nagle, zepsuła szyba i nie wiem, zaczął się tymi samochód. Zgaszę silnik, żeby nie było ja i otworzę... Boże, myślałem, że usunął już, nie? Ale przecież otwierałem wcześniej ten samochód, tak jakoś mówię, tak sobie powiedziałem w myślach, kurde, o co chodzi? 1 na 3, niedobrze. 2, 2. Dobra, easy peasy, stok jeszcze jeden ma. Naprawiłbym go w sumie lekko. Co my tu mamy? Mamy jakieś zestawy, ja zawsze kupuję najwięcej gówno. Zestawów naprawczych, dobra, no ja wiem. No nic tu nie ma, ale lipa, mogę coś sprzedać najwyżej, ale po co? Dobra, doładujemy sobie paliwo i kupimy chyba zestawy. Jakie zestawy? Przecież tu nie ma zestawów. Optymalna ilość oleju. Mała ilość oleju, okej. O, ta mechanika zaczęła działać. W ogóle u mnie zawsze z tym olejem był problem, bo ta mechanika w ogóle nie działała. Widziałem właśnie u Bungo, że ona działała. O, teraz działa. Lol. Ja nigdy, mi się nigdy nie wyświetlało nic, jak ten olej dolewałem. Nie wiem, czemu tak było. Więc takie się jaja dzieją. Dobra, jedziemy. Tutaj mogę sobie naprawić. No prawie. A to się silnik pali, tak? A ten silnik ma ile? 2. Bez sensu. No dobra, tym trudno będzie się dymił. Co mnie to? No niestety, no. Starbound wychodzi jutro, w ogóle kurde, tyle gier wychodzi, a ja nie będę miał czasu. No trudno, dobra, a mogę umyć tą szybę? Pytanie, bo to nie działało, pamiętam. Wydać na przykład, co? Trzejcie. Jest tam to zabrudzenie? Nie widzę nic. Tu nic nie ma. Jak to się stało? Nie wiem. Nie jest. Patrzcie, było. Gąbkę wiesz. O, coś wyczyściłem. No może, nie wiem. Portfel. Wujku, czemu mnie opuściłeś? Nie wiem, to też jest zabrudzone. Ten portfel jakoś tak dziwnie podniósł, ale to chyba tak było.
Dźwięk taki dziwny. Jakbym jakąś gąbkę podnosił, kolejną, a nie portfel. Portfel leci tam fajnie. Dobra, jest pierwsza stacja. Dropy FPS-ów zaobserwowano. Wy ich nie widzicie. Ale tak do 60 do 50 nawet dropiło tutaj. Czyli no nie jest do końca dobrze. Paliwo się powinno odświeżyć, da. Możemy ruszać. Weź radyjko tam odpal. To jest nowy utwór, a ja go nie mogę jako... Czekajcie. Nie podgłaszałem go teraz, nie wiem czy go dobrze słyszycie. Powinniście go dobrze słyszeć. Chciałem go posłuchać. O Jezu, jakie rzępolenie. Ale pasuje do tej gry jak wuj. Dobra, nic nie ma, nic nie ma. Mgła jest w ogóle, patrzcie. Była mgła w tej grze? Chyba nie było. Podjadę? No bez jaj. Znowu będzie trzeba na wstecznym podjeżdżać. No, nie zwalniam, to dobrze. Czyli podjadę raczej. Let's go fall and co? Far? Nie jestem w stanie zrozumieć, za cicho mam. Far and co? Ruszajmy daleko i co? Teraz, teraz, no. No dobra, right now. Cyk. Co to to? Kurde, nie wiem, co za słowo. Ciężko to zrozumieć. Dobra. Szukajmy hotelu może. No, trochę dropią te FP. Ojej, oj, 50 już. A jeszcze nie wyjechaliśmy do końca do miasta. 45. Nie naprawione zostało wciąż to. Ale dobra, nie jest przynajmniej. Nie, to nie jest 20 jak było, nie? Jest hotel. A nie, to jest ten. Chciałem posłuchać tej muzyki do końca. Wiem, że tak się z dupy zatrzymuje. Nie to. Ale chciałem zobaczyć, w jakim stanie jest silnik i może kupić nowy, jakoś tanio. O, muzyki nie słychać, szkoda. Dwa, no nie, no to dwa to jeszcze easy. Dwa. To też jest nowa piosenka, o lol. Nie spodziewałem się. Fajna. Cholera, co tak skręca słabo ten samochód? Tak zawsze tak skręca? Cholera jasne. Ale te piosenki są fajne. I kończąca się zabawa. Dobra, idziemy zatankować. Chodź tu. Otworzyłem, otworzyłem, dobra. Jedziesz pan. Zawsze coś. Jeszcze sprawdzę. God damn it. To jest lewarek. I łom. Mogłem te skrzynki wziąć. Kurde, jakbym wiedział. To łom jest tak rzadki. Mi się akurat trafił. Trzeba mieć kurde pecha, nie? I szczęście w jednym. Pech i szczęście w jednym. No niestety. Nic nie ma w ogóle. Jakaś lipa kompletna. Dwa, nie wiem co. Nie wiem czym tu się płaci. Ciężko powiedzieć. To wygląda na dolara. Tak po kolorze banknotu, ale to mogą być jakieś marki. To mogą być korony. To może być cokolwiek. Euro nie może. No, euro na pewno nie, bo jeszcze nie było. Ale nie wiadomo co to jest, no niestety. Nie dowiemy się. Jakaś kryptowaluta może. Może bitcoiny. No może bitcoiny. Ale jeden bitcoin, kurde, to jest ponad 1000 dolarów, więc no nie bardzo, nie wiem, tu pierdzielę głupoty trochę, a tutaj się akcja dzieje. Okej, jest motel. No bez wujka to nie będzie to samo, ale czemu on nie chciał jechać ze mną? Jakieś bugi. O kurde, słabo wyszło. No dobra, trzeba tutaj zgasić. Bierzemy nasz portfel, który, kurczę, wydaje dźwięk jakby był gąbką. 15 minut mi zajęło tutaj dojechanie, no dobra, nie najgorzej. 20 aż? To kosztowało mniej chyba.
Dobrze, dobrze. Który? 1A. No to blisko, fajnie, mi się podoba. Tutaj. Zapukałem do swojego pokoju, to jest to. Dobra, jak może wujek wróci, jak będzie dzień, nie wiem. No wracaj, wujek! Co ty robisz tam? 1990, nie, nie było. Kurde, euro, no kurde, no o czym ja mówię w ogóle, tu nie było szans, żeby było euro w tym czasie. Ja tutaj takie rzeczy, kurde, zaraz będę was zaginął historycznie, czy coś, co jest, ile gazeta kosztuje tyle samo? 50, 50, tyle samo. Nie ma wujka, no lipa, ty. No nie jedzie z nami po prostu, nie ma go. Wyruszamy na podróż sam. Może ten update, kurde, jakąś kooperację dodaje, jakąś się odpala, mogę to otworzyć? No, myślałem, cholera jasna. Dobra, druga trasa była zawsze najgorsza. Ale co dodaje w sumie otuchy? To po tej trasie już będziemy widzieć nowy content. O, to jest fajne, fajny utwór. O tak. Przypomina mi się aż, kurczę, 2 miesiące temu w tą grę grałem, albo miesiąc. Specjalnie chcę mówić trochę ciszej, chociaż wiem, że to żuje mój mikrofon. Żebyście usłyszeli tą muzykę. Bo jest chyba za cicho, cholera, za cicho jest, na pewno. Nic nie przewożę, to tam easy będzie. O, nie można palenia, tak? Znaczy, papierosów, Boże, przewozić. Papers, please. Już ci daję. Dwa? Boże, głupie, dwa jadę i dwa paszporty daję. Patrzcie. Czego on ma białą, czerwoną flagę? No, sprawdź, no, nic nie ma. No nie ma nic. No dawaj paszport. Dobra. No dobra, 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 no, no wiem, wiem. Tak, tak. Gdzie muszę przejechać? Gdzie chcę przejechać? Pewnie tam jest niebieski kawałek w tej fladze, a ja nie widzę. O, pan znak zapytania jest, patrzcie. Nie wiadomo, czy jest stacja. Tu może nie być stacji, ale ja mam paliwa sporo. Mam też zestawy dwa naprawcze, easy peasy. Lemon squeezy, dziwna ta droga, nie? Taka. Jakby nie mógł tak po prostu przyjechać na ukos. No wiem, że tam pewnie takich dróg nie ma, nie wiem, to wiadomo, że nigdy nie ma łatwo. Aha, to już się załadowało, tak? Ja po prostu tak siedzę w tym menu, siedzę i was czas. Czas wam zajmuje, jedziemy. Radio odpalamy. Światło w ogóle zgaszę, radio. Ale niech samochód hałasuje, ja pierdziele. No, zamknął bagażnik, dobra, chciałem spojrzeć się tutaj. Śmieszne, że to działa. Nie mogę tego. Smutek, mogę światełko sobie zapalić. Kurde, przecież to wiadomo, no jak można było dawno światełko zapalić. To ty pierdzielisz. Patrzycie w ogóle na licznik, bo ja nie wiem, czy on jest jakiś realistyczny, wiecie, że pokazuje takie, kto odległości na łapie są? A tutaj wujek zawsze o tym moście opowiadał. To był tak wspaniały człowiek. Będziemy go wspominać, tam jakieś błędy były z kolizją, znaczy z tym, z położeniem tekstur, albo obiektu bardziej, bo to tekstury były na tym obiekcie. Hitboxy się nie zgadzały. Były takie ten? Teraz w prawo się chyba skręca, tak? Czy nie? Jedzie się pod tym. Tak, i pod tym były zawsze jakieś skrzyneczki, no właśnie. To jak ostatni raz graliśmy, to chciałem tego save'a zrobić, nie? Żeby zaczynać od tego momentu. A to jednak wyszło, że od nowa będę grał. Dobra, są pudła zwykłe. No to tu trzeba iść. No tak trzeba zrobić, no tak mówi zawsze mój nauczyciel od prawa jazdy. Leki! O, leki są bardzo dobre, ty, no kurde. Leki są dobre na wszystko. Ja pierdzielę, jestem bogaty. Mamma mia. Dobra, która jest minuta? 20. Dobra, nie najgorzej. Sorry, że będzie tylko jeden odcinek z tej gry, jak będziemy w Węgrzech. Aha, nie mam już miejsca, tak? Ten zestaw może zużyje cały. Chyba to był ten, tak? Ten zużyty. Nawet jeśli nie, to co mnie to. Dobra, silnik trzeba naprawić. Tu jest jeden. A, wyparował. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra. Chyba jest everything is okay. A jest, o, nie sprawdziłem, jak jest solejem. No dobra.
Bierzemy dalej te leki. Chyba nikt nam tutaj nie wjedzie w ten, w tyłek, chociaż tutaj nie znam, jak się to pudło widzę. Smutne. Raczej nikt nie powinien. A Jezu, nie to. Chciałem zobaczyć resztę. O! To może być ciekawe. Może też to będzie coś fajnego. Jakieś leki kolejne też by się przydały. To spoko byłoby zawsze. A. Nic! Zero jest wart tutaj. Nie wiem, czy to brać w ogóle. Nie biorę tego. Ale jest nit. Poprzednio było stof napisane. I stof to jest to samo co nit, tylko że stof to jest po niemiecku. A my nie jesteśmy w Niemczech. Czyli twórca to poprawił. Nit to jest po czesku. O ja pierdzielę. Nit. To jest sznurek? Taki metalowy. Boże, ale jestem słaby. Drut jakiś, a po prostu sztof. Albo nie wiem co, poczekajcie, ja sprawdzę na wiki. Telefon mi spadł, ale nie widzieliście tego. Ja właśnie jeżdżę jedną ręką. Sztof, język niemiecki na polski, materiał, tworzywo, towar, przedmiot, materia, szmaciany, aha, okej. Ja wiem, jak ja to zrobiłem, ale sprawdziłem sobie translator w takim, kurczę, ekstremalnym środowisku. Dobra, gra lepiej chodzi na pewno, ale nie aż tak. Tu jeszcze jest dużo, dużo czasu, żeby... Dużo rzeczy do zrobienia, o może tak. Tak będzie prościej. Chyba zasięg rysowania jest większy, bo chyba takiego czegoś bym nie widział. Z daleka. Tu będą znowu jakieś pudła. Nie wiem, czy brać i marnować czy wasz czas, czy kurde... Ja bym wziął, bo to by będzie opłacalne na pewno. Tutaj powinno jakieś być, albo po lewej. No po lewej to tak nie będzie mi chciało iść pewnie, ale jak po prawej będzie coś, to może. Patrzcie na złość, dwa kartony są, a tam? Tam się jedzie dalej. Dobrze, jest most rozwalony. Dobra, no to ja już wiem, co tam jest. Ja już grałem, kurde, i wiem. Okej, zaczął trochę przycinać. Dawaj to pudło, to i to. Spróbujemy, może coś będzie w środku takiego małego, żebym mógł to zmieścić. Dobra. No nie. O? Jaka kawa tania? Nie no. Ja przepraszam bardzo. Ale nie o takie rzeczy walczyłem. Chciałem powiedzieć, nie o taką Polskę walczyłem, ale to się do Polski nie jeździ. Nie o takie Czechy walczyłem, trochę by nie źle brzmiało, ale no. No cóż. Chciałem dobrze. Dobra, to klasycznie jedziemy. Tu będzie stacja paliw, tak? Tu jest stacja paliw zawsze. To jest stacja paliw chyba. Tam jest... Czy tam jest... Widzieliście to? Koparka, znaczy koparka, to się jakoś nazywa spychacz, tak? Boże, tekstury się źle nakładają. Widzieliście to? Czy to jest stacja normalna, czy... w budowie na przykład? Ej, ty! To jest... przecież wysypisko, Schrottplatz. Czemu po niemiecku jest? Przecież jesteśmy jeszcze w tym. O cholera. To są całe normalne części. Aha, widzę. Chyba widzę. Czekajcie, ja tak sprawdzę tylko, bo tak... Chyba załapałem, o co chodzi, że chyba załapałem. Ale nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. Jestem geniuszem. Dobra. Rozumiem, jak ta mechanika działa, że po prostu się wszystko niszczy, ale możemy tutaj wejść i możemy coś znaleźć. O kurde, to jest niesamowite. Coś tu będzie? Dobra, mamy... lepszy air filter. Żebyśmy tylko znaleźli tamten... Kładź go, Boże. Dobra. Ten po prawej kar... coś tam, wiecie o co chodzi. Słaby jestem z budowy samochodu, no niestety. Lepszy silnik. Zepsuty chyba jest. 1 na 4.
A ten filtr był niezły chyba. Nie, czy to jest 4x4, czy to jest 1x4? Nie wiem. Jak położę i zacznie się dymić, to znaczy, że 1x4. Zresztą ten jest 2x3, więc też niewiele więcej. Tak, do naprawy jest 1x4. Dobra, naprawię go, naprawię go. Okej. Niesamowity ten update jest. Tylko kurczę, czuję, że nie znajdę tej części. Zawsze mogę naprawić, tak? Mogę naprawić, ale jeszcze mam tylko jeden zestaw naprawczy. Właśnie, zobacz, czy jest otwarte, nie jest otwarte. No dobra. No chociaż ten uszkodzony, ale będę musiał wziąć go. Jak zresztą w ogóle ten filtr. Oj, też jest słaby dość. A gdzie ten stary filtr? Cholera, gdzie on jest? Wróciło go do tekstu. A nie, tu jest, dobra. Dobry był? Boże! Jeden też, dobra, wuj. No muszę to wziąć. Bez tego ani rusz. 5 kg do wagi, czyli wolniej będzie jeździł, dobra, ale mam jeden zestaw. To mnie martwi. Silnik bym raz naprawił, no to na stówę raz chociaż. To raz. Modlimy się. Słuchajcie, dobra, zatankuję trochę go. Modlimy się, żeby dojechać bezpiecznie do kolejnego miasta. Ło, ale się zacięło. Nie chciałem tego zamykać, bo chcę jeszcze dolać oleju. Ale mi się ta mechanika podoba. Patrzcie, że trzeba dać coś. To wszystko się uszkadza, ale możemy otrzymać naprawdę coś niesamowitego. Dobra, jest optymalnie. Tego oleju nie ma, ale możemy go sprzedać jakoś tanio. Dobra. Jedziemy, słuchajcie. Światła. Jeszcze trzeba odpalić go najpierw. Teraz biorę światło. Szybszy powinny być. Powinien być, przepraszam. No i chyba jest. Teraz zobaczymy. Radio. 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 Halo. Radio nie działa. No co jest? No bez jaj. Bugi jakieś albo coś? Nie, może nie ma zasięgu, ale bez sensu. No nie. Chcę radio. Boże, jak on zapierdziela. Wy to widzicie? O kurde. Teraz coś przypierdzielę. No ładnie. No nie działa radio, ale gówno. Aha. O może, znowu ten. No dobra. Może coś będzie fajnego. Nie chciałem przerąbać, wiecie, to zwolniłem. Jeszcze coś bym uszkodził i byłoby lipa. Wiem, że na całkowicie uszkodzonym aucie można jechać, ale... No, paliwa szybko leci. Bardzo drogie papierosy. Boże... Jak będzie sklep, to jesteśmy bogaci. Musi być sklep, musimy tam szybko dojechać. To jest bardzo dobry run, żeby, wiecie, żeby do kolejnego miasta dojechać, naprawić i wjechać na nowe tereny, które jeszcze nie poznano. W ogóle tekstura się zmieniła tych papierosów, tak mi się wydaje. Tak samo jak tego materiału, przedmiotu, czegoś, nie wiem. Boże, nie działa radio. Myślałem, że pudło tutaj jest, dobra. No póki co jeszcze nic nie jest chyba na zerowym poziomie, więc... Uszkodzone, więc chyba jest nie najgorzej. Mogło być gorzej, chociaż nie wiem, czy taka ekstremalna, szybka i niebezpieczna jazda dobrze sprzyja. Nie, ja tam nie idę. Może się okazać, że nic nie ma i zmarnuje paliwo, ale mogło się też okazać, że tam będzie, no ale dobra. Jeszcze jeden most? Boże, długa ta lokacja. Ten znak zapytania to służy pewnie, że nie wiadomo, czy... O. Otworzę już, tak wiecie, żeby było i zobaczę, czy ja nie mam nic już na zero. Jeden. 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 O nie. Może zestaw naprawczy będzie z tyłu. Przydałby się.
przetworzyć. Jest jakieś pudło. Boże, znowu na łom. Jesteśmy bogaci. O Jezus Maria. Uwielbiam tą grę. Boże, jeszcze nawet jakiś, nie wiem, zapalnik lepszy. Super. Zajebiście, o Boże. Trzeba będzie paliwo jakoś uzupełnić. Trudno. Wygrałem życie. Ten silnik jest lepszy? A nie, bo to nie jest silnik. Silnik wyciągnął w ogóle, to nie jest silnik. Czy tu jeszcze paliwo jest? Nie mogę wyciągnąć z tego paliwa jakoś? Raczej nie mogę. Słabo. A ten zapalnik gdzie jest? Halo? Panie zapalniku! No i spadł gdzieś pod tekstury pewnie. Dobra, a może w bagażniku coś jeszcze będzie? Nie sprawdziłem właściwie. Jedno kółko. Jeden wytrzymałości. No, bez jaj. Nie ma kółek, nic, nic. No dobra. Jeszcze jest bateria. A bateria, no dwójka. No dobra, jak ta bateria nasza będzie na jeden, a to jest w ogóle lepsza chyba bateria, bo jest HSK. Chociaż wątpię. Może środkowym ciskiem już też się wyrzuca rzecz. O, jeden. Dobra. Okej. Okay. No i paliwo trzeba dolać. Szkoda mi. Czekajcie, a nie mogę z baka do baka przelewać? Tak wiecie? Nie mogę. Lipo. Może na tym baku jeszcze pojedę. Ile on wytrzymał? 93 jest. Ten bak ma jeszcze 3 wytrzymałości. Dobra. Oj. Oj. Oj, 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 oj. Zbaguje gra. No trzeba. Taki bug to nie mogę zostawić. Wiem, bugowanie gry, ale trudno. No takiego baka to ja zostawić nie mogę. Baka, baka. Ale on w sumie nie jest taki dobry. Nie jest taki dobry. Nie, 22 litry aż ma. Dobra, jest zarąbisty. Dobra, zbagujemy go. Zbagujemy go, po prostu. Tutaj gdzieś. Dalej nawet. Nie chcę, żeby mi zasłaniał, nie? Muszę kogoś dobrze wyrzucić, żeby mi nie zasłaniał. Zawsze będzie mi zasłaniał. No trudno. A mogę z nim w ręku jechać? Mogę. Dobra, wiecie, to chyba tak zrobię. No w sumie to jest logiczne tak trzymać na kolanach bug. Jak jest z paliwem? Dobrze. No w sumie idzie. O, działa radio. Dobra, to jednak coś się zepsuło chyba. Jak silnik odpalałem poprzednio. Tu nic nie ma. Tam może coś było. Teraz to walić. Jedziemy do miasta. Ten bug trzeba od razu rozładować cały. Obkupimy się w mieście, a obkupimy się ostro. To jest godzina 20. A kurde, jeszcze trochę. Czas mnie goni! A jeszcze to wrzucić muszę, o nie. Palić. Bo widzę, że są z kłódką. Cała lokacja nam jeszcze została. Całe Węgry, Matko Boska. Drugi odcinek będzie. Piękny ten bakiet. Może światło zapalę, co? Aha, no były zapalone, tylko nie działały. Dobra, no, gra. No jeszcze alfa. Cicha ta muzyka jest, jak mi się wydaje. Ale dobra. Jedziemy. To jest miasto? To jest miasto. Zarąbiście. Żyjemy. Żyjemy, nie wierzę w to. To będzie kupić tyle paliwa. Paliwo jest tanie, wiem o co chodzi, nie? Ale miałem go mało po prostu i się bałem, że mi nie starczy z tamtego zbiorniczka i możliwe, żeby mi nie starczyło. Bym musiał się cofać, no ale dobra. Chyba do... i tak zwiecie. I to zatrzymałem to. Na czerwonym przyjecha... Trudno. Dobra. To jest warsztat... A, nie, jeszcze nie mam pieniędzy na to. Szkoda, że na czerwonym przyjechałem.
Idziemy na dół. O, słabo zakręcił ten samochód. Coś tak jakoś, kurde. Koła pewnie są słabe. Już, znaczy w słabym stanie. Dobra, jest sklep. No na pewno będzie do zatankowania. Co tak skręca słabo? Jezu! God damn it! O Boże, 30 FPS. No dobra, to w sumie teraz widzicie tak samo jak ja. Macie w 30 FPS gameplay. Nawet jak nie będzie oleju, to ja i tak zatankuję za full. A co? Pierdziele jest. Nie macie. Zarąbisty ten bak jest, dobra. Tankujemy. Do fulla. Do fulla, a długo będzie się tankowało pewnie. No, pod dwa się tankuje. O, zacięło coś. No dziwne, tylko że tak tankuje dziwnie. O. Okej, okay, on jest 4x4, to jest dobrze. To jest dobre. W takim stanie znaleźliśmy. Nie ma oleju tam, a ja oleju już chyba nie mam w ogóle. Nie ma. No dobra, trzeba coś sprzedać. Wszystko sprzedam. Wszystko. By były jakieś zestawy może naprawsze, nic nie ma, matko boska. Dzień dobry. Ojojoj, ale ja pieniędzy będę miał. Huhuhu. Teraz najdłuższa część naszej gry, czyli chodzenie i sprzedawanie nowych rzeczy. Nowych rzeczy, znaczy spotkaniu. W ogóle te paczki są jakieś takie, kurde, big. O, on po dwie paczki chyba, na się wydaje. No, po dwie. Są jakieś lekkie papierosy, w ogóle light. Wiem, że to znowu był łom, no ale nie wiedziałem, że tak teraz to łomy takie częste są. Chciałem przez ten most przejechać. Ciekawe, co wujek by mówił na tym moście, nie dowiemy się. Dowiemy się, nie wiem, za tydzień, jak będę miał czas i nagram kolejny odcinek. O, w ogóle Węgry. To mi się podoba. Nie wiadomo, czy są Węgry, bo ja się tak pojedyjarałem, że jakiś update 100 mega do tej gry jest. Się okaże, że nie ma jeszcze Węgier, nie? I będą takie jaja będą. No zobaczymy. Ty patrzcie. Też wam się wydaje, że jak na boki chodzę, to jest szybciej o wiele? Patrzcie tak. No, chyba szybciej biega się na boki, ciekawe. Te mechaniki są. Strzelam na pewno wszystko, bo pewnie, wiecie, przy granicy mnie złapią z czymś i jeszcze byłaby lipa. Okej, okay, już dużo pieniędzy mam. Zupgrade'ować bym mógł ten samochód. Chyba to zrobię, bo jest uszkodzone wszystko, a nie ma tu zestawów. Więc tak niebezpiecznie jeździć z uszkodzonym samochodem. W ogóle nie wiem, gdzie jest hotel. Pewnie gdzieś dalej. Wow. Te ułamki, nie? W tej cenie to jest jakaś masakra. Wydaje mi się, że na ukos się lepiej chodzi. Patrzcie, teraz jak wolno, a teraz jak... Chyba tak. No i 30, o 20 FPS, o tak, to jest to, wracają wspomnienia sprzed 2 miesięcy, nawet sprzed miesiąca, bo jeszcze miesiąc temu w to graliśmy. Oj, te medycyny, te leki to się wolniej sprzedaje, wyraźnie. No i 3, dobra, no, trochę lipa, bo będę musiał i tak się dymać jeszcze po portfel raz. Ale dobra. Oleju nie ma, tak? Nie ma, no to będę palił nieźle. Będę palił srogo ten olej. Przez ten olej chciałem powiedzieć. Tutaj. No. Boże, nie chciał. Jakby mi nie chciał otworzyć. Patrzcie, jakby wujek tam był. Duch wujka tam był. Jakiś kurde, który by mi zabraniał. Nie wiem. Tak to wyglądało. Dawaj to. O tak. Idziemy tutaj. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. No także ja bardzo lubię tą grę tutaj. No nie ma co, no, zarąbista ta gra jest. Trzeba ją wychwalać. Trzeba ją pokazać światu. No ale szkoda mi, że ja mam taki mały zasięg. Wiecie. Nie dużo ludzi zobaczy ten filmik. A już jeszcze mniej na pewno obejrzy go cały. Mine and like, ale jest to. No tam ciemno jest. Shine. Ciekawe, czy podjadę. Ja podjadę, bo widziałem ostatnio, że na jakiejś prędkości się zatrzymował ten licznik, więc chyba jest jakaś mechanika, która zatrzymuje. Patrz, teraz zobaczymy, czy tak będzie. Aha!
Jest skrypt w grze, który nie pozwala, wiecie, spaść poniżej tej prędkości, jak się gdzieś jedzie. No dobrze, bo ostatnio tak się blokowałem. Blokowałem. Chciałem, blokowałem, ale jazda, jakbym był kobietą. Może, może jestem, a może wy nic nie wiecie o mnie? No, nie no, wiecie, przecież by kurde, z twarzą swoją nagrywałem już filmiki. Dobra. Filter. Karuberator. Engine. Boże, zapalnik. Wszystko, prócz fuel tanka, no i bateria może zostać. Wszystko oprócz fuel tanka i baterii. Trzeba wymienić. Mamy dużo pieniędzy, do nas stać. Pojawi się tu portfel? Tak wiecie, fajnie? Powinien, powinien. Dobrze, dobrze, dobrze. Może jakiś taki pierwszy. Taki, o. Drogie te rzeczy są, jak nie wiem. To można sobie kupić jakieś stokowe. Takie jest ładne. Air filter. Ten jest ładny. No zapalnik to na pewno. Bateria i fuel tank tylko, nie? Dobrze, bateria mamy. Bateria tu chyba nie ma nawet jakiegoś wyboru, no nie ma. Wziąłem Ignition, wziąłem. Baterie mają tylko 4 rodzaje, słabo. O! Jakieś malunki, nie, to kiedyś wypróbujemy, na pewno. Zmniejsza ten brud. O, to by mi było też to, dobra. Zmienimy te części, słuchajcie, szybko idziemy do hotelu i jedziemy dalej, bo ja mam naprawdę mało czasu w tym momencie. Naprawdę, naprawdę. Żeby nie było tak, żeby się przerwać nagranie gdzieś tam. I nigdy go na przykład nie skończyć przez to. Boże, jak tak trzymam, to się psuje ten element. Dobra, tak. To. Dobra, wszystko chyba zrobione. No tylko ten akumulator zostawiłem, bo po co zmienić? Boże, tak się zabrudził ten samochód. Opon nie zmieniam, bo jestem chyba dobrym kierowcą. Nie wiem, czy to przez to światło. Jak wyłączę, to będzie lepiej? Nie, nie będzie lepiej. Dobra. Jak przejdziemy do nowej lokacji, to na pewno będzie lepiej. To drugie miasto zawsze tak zacinało i się nic nie zmieniło. Jednak tutaj. No proszę pana, nie dał pan rady, chociaż nie wiem, czy on sam teraz robi tą grę. Tam jakiś zakaz był czegoś. Więc nie wiadomo. Ło! Nie. 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 Nie! Nie! Nie mam czasu, żeby tego nagrać od nowa. Nie, no bez jaj. Nie. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się. To czy są Węgry? Jak wyglądają? Dowiecie się w kolejnym odcinku, który będzie dopiero za tydzień. W niedzielę. W niedzielę może będzie. Dzisiaj jest czwartek. Wieczór. Czyli mogę zaliczyć to jako odcinek czwartkowo-piątkowy. Poczekacie sobie parę dni. No dobra, słuchajcie. Niestety. Ja pierdzielę. Nie mogę naprawdę sflipować jakoś tego samochodu. Czemu? Chyba, że... O, fuel tanka w ogóle dosięgam. Z drugiej strony jest. Chyba, że... A mogą z środka nie wychodzić, bo to jak trochę lipa jest. Wiecie, co ja chcę zrobić, tak? Czy nie wiecie? No tu jest. Jest! Sięgnąłem. Sięgnąć po portfel. O, tak. Zraszować. Do tego, wiecie, do noclegu.
kupić pokój, jak zapiszę grę, to jeśli samochód będzie stał tutaj, kurczę, to może się udać. To może się udać. Ja biegam tak bokiem, bo jest szybciej. Tu chyba będzie ten hotel. Musi tutaj być. Jest. Oby. Proszę cię, gro, proszę. Bądź tak zrobiona, że mogę tak zrobić. Nie muszę parkować. Dzień dobry. Tak zostaje na noc, 20. Nie ma sprawy. Tylko proszę mi odflipować mój samochód. Jezu, co to w ogóle było? 10 FPS w tym momencie, nieźle. Jeszcze gorzej niż było, jak mi się wydaje. Chociaż, no, chyba gorzej. Tutaj. Jezu, proszę. Proszę, pójdź spać, wstanie rano. Wyjdź na zewnątrz i zobacz swój samochód piękny. Nie, to już zbyt idealne podejście, nie? Żeby to spieprzyć. Jugosławia. Węgry, Jugosławia. No muszę przejść przez tą granicę do Węgrzech, muszę. Jeżeli to pierwsze miasto tak zacina. Nawet po śnie jest tak samo. Faktycznie bokiem się szybciej chodzi, bardzo szybko się chodzi bokiem. O nie. O nie. O nie. Słuchajcie. Zobaczycie ten odcinek w czwartek wieczorem. Pewnie większość się obejrzy w piątek. Natomiast do Węgrzech. Niestety ja nie będę pierwszym youtuberem, który dotrze. Niestety. Chyba, że coś się okaże, że będę mógł nagrać ten odcinek, ale raczej w to bardzo wątpię. O, no jak FPS nagle, kurde, mam nagle 70 FPS-ów. Słuchajcie, bardzo bym chciał. Ale nie mogę, jak widzicie. Pokrzyżowane moje plany. Czy moje plany zostały pokrzyżowane? Żegnam was z tego wywróconego samochodu. Jeszcze odpalę radio może. Na razie i cześć. Do kolejnych odcinków. I mam nadzieję, się zobaczymy za tydzień. O, maksymalnie za tydzień. Na razie, cześć.